Siemaneczko, przyjaciele, słuchajcie, dzisiaj poszukiwania wykrywacze metali. Wlatuję dzisiaj na te okopy, w których kiedyś szukałem, dlatego że chcę je bardziej przeplądrować, zobaczyć, co tu się kryje. Ustawienia dzisiaj są takie, że lecimy na samych metalach, głębokie metale będziemy kopać, zobaczymy. Przychodziły tutaj fronty, więc możliwe, że gdzieś coś zalega. Pokażę wam te okopy. Macie całą linię okopów. Tu kawałek dalej wyszedł mi guzik oficera niemieckiego, groszek, masa monet, amunicja, łuski, jak widzieliście na innych filmach. Cały ten teren jest do przejścia, ale dzisiaj bardziej skupiam uwagę na tej części terenu. Jeszcze wlecimy w miejsce, gdzie wychodziła mi amunicja. Zobaczymy, co się tam kryje. I co, nie przedłużam, lecimy z tematem. Jak to w lesie, zobaczcie, dziura, piękny sygnał. Masa jakiegoś, nie wiem, co to jest, zbrojenie jakieś stare. Szukamy dalej. I tak, słuchajcie, wlatuję w te drugie okopy. Już wyskakują odłamki po wybuchach. Więc jak widać, coś się tu działo i szukam dość dokładniej, pomału, kąt w kąt. Zobaczymy, co jeszcze tu wyleci. Zobaczcie, kochani, trafiłem po niemiecki śmietnik, prawdopodobnie drugowojenny, możliwe, że i pierwszowojenny, nie wiadomo. Coś tam zaczyna wychodzić po żołnierzach, jakieś konserwy. Albo coś do picia to było. Zobaczcie. Jakaś butelka po winie i tu dalej są sygnały. Będę to kopał. Zobaczymy, co tu dalej jest. Zobaczcie, kolejna butelka sygnowana. '1906 rok, tu tak pisze. Może jest to tylko czas, w którym zaczęli to produkować. Zobaczcie. Z napisem, wiem, że wiele ludzi zbiera takie powojenne butelki. No i co? Tu są dalej sygnały, ja kopię, zobaczymy, co tu jeszcze się kryje. Kolejny fant. Zobaczcie, cały kubek. No niestety, złota nie ma. Ale również, słuchajcie, sygnowany. Wszystko powojenne. Porcelanka. Jakieś porcelany wychodzą. Kopiemy dalej. I tak, kochani, kolejna jakaś porcelana po niemiecka. Niestety ucho rozwalone. A tu jest kawałeczek dalej. Jest ten, są te okopy. No co, cały czas coś wychodzi. Pokopię tu jeszcze chwilę, zobaczymy, co będzie. Jak coś będzie ciekawego, to wam pokażę. Słuchajcie, taki kufel teraz wyleciał. Ja tu jeszcze chwilę pokopię, zobaczymy, co się dzieje. I tak, kochani, stąd wyszło, jak widzicie, jakaś porcelanka, butelki stare, powojenne, kufle, słoje, butela. Wszystko to jest pierwsza lub druga wojna. A co, ja idę teraz trochę w teren. Zaczyna kropić, więc zaraz robi się jedna wielka klapa. I nic z poszukiwań, więc idę trochę w teren. Poszukam jeszcze tam. I jeszcze wlecę na miejscówkę, gdzie wychodziły te amunicje.
Zobaczymy, co ciekawego będzie. A to na pewno przekopię w kolejnym odcinku. Lecę dalej. I tak zmieniłem miejscówkę. Słuchajcie, kapoki już żelazo wychodzą. Takie trochę jakieś dziwaczne. Jestem na tym miejscu, gdzie wychodziły. Może nie na tym miejscu, ale około 3-4 metrów dalej, gdzie wtedy wyszła ta amunicja. Teraz jakieś pierdoły wychodzą. Zobaczymy, poszukam tu jeszcze, może coś tu jeszcze zalega. Jak coś będzie, od razu pokazuję. Jak na razie przestało, słuchajcie, padać. Pogoda w porządku, więc można pochodzić. Kolejny jakiś fant. Zobaczcie, z jakimiś zdobieniami, ale to później na podsumowaniu obczyszczę. Nie wiem, czy to nie jest w tej tylnej części, co wsadzało się magazynek. No zobaczymy, jak obczyścimy. Na razie coś wychodzi, szukamy dalej. Trochę ciemno, ale nie szkodzi. Nie ma źle, lecimy. Ani taka mała dziurka, zobaczcie, jaka monetka zjedzona. Jeszcze tak zjedzonej monety nie widziałem nigdy. Destrukt. Spróbuję to na podsumowanie obczyścić i wam pokazać, ale jeszcze naprawdę takiej monety nie widziałem, tak zjedzonej. Coś tam na niej jeszcze widać. Ostatnie resztki. Potem to trochę wyczyszczę i wam pokażę. Leżała ogólnie na samym wierzchu. Szukamy dalej. Jakiś zawias, słuchajcie, ze starych drzwi. Patrzcie. Szkoda, że kluczy nie ma. Może byśmy jeszcze zmontowali komuś. Zostawimy w swoim miejscu, zakopiemy, niech co leży. Szukamy dalej. Ja wam pokażę, gdzie jest taka miejscóweczka. Zobaczcie, jak to się fajnie wszystko prezentuje. Co, szukamy dalej. Mam nadzieję, że coś fajnego jeszcze wpadnie. Chociaż te poszukiwania dziś nie były planowane. Zobaczcie, na oko leżą jakieś butelki. Tu następna. No co, nie ma co dyskutować. Szukamy dalej. Patrzcie, kochani, jestem tutaj obok tego bunkru. Nie? I zobaczcie teraz. Patrzcie, jakie tutaj fanty na oko wychodzą. Już takich koli już nie sprzedawają, lata, lata. Leżała sobie po prostu na wierzchu i... No co zrobić? Szukamy dalej, powiem wam szczerze, że zbytnio nic nie wratuje, masa złomu. Ale też się czego dzisiaj spodziewałem, bo tak nastawiłem detektor, wszystkie fanty wam pokazuję. No i ten destrukt tej monety, no i teraz jakaś flacha, no i o, jeszcze był po niemiecki śmietnik. Też wyszły fajne fanty. Dobra, ja jeszcze tu przejdę, jeszcze tam pójdę i pójdziemy lasem, zobaczymy, co jeszcze tam wyleci. Jak na razie nie ma tam źle, ale jest pogoda taka, jaka jest. Druga strona jest taka, że jestem w lesie sama, u nas tutaj za granicą jest masę wilków. Zaczęły się pokazywać nie wiadomo skąd. I trzeba się obracać, słuchajcie, w prawo, w lewo, bo nigdy nic nie wiadomo, niby wilk nie zaatakuje człowieka. Ale wiecie, jak to w życiu bywa. Dobra, w takim razie lecę, jakąś przerwę sobie zrobię gdzieś z boku na papieroska jakiegoś. Bo się już tyle nachodziłem, praktycznie nic dobrego nie znalazłem, no ale liczy się wypadzik. Dobra, lecimy dalej. No i patrzcie, kochani, fant dnia. Pierwsza wojenna, przepraszam, druga wojenna latara. Szkoda, że nie cała. Ale zobaczę, jeszcze tu poszperam pimponterem. Wydaje się, że nie jest. No jeszcze są jakieś sygnały. No ale latarka petarda, nie? Druga wojna, patrzcie, mordki. Wyczyścić i mamy. Nie no, żartuję.
Ale na pewno ją ze sobą zabiorę, bo to ciekawy artefakt. Taką drugą wojenną latareczkę sobie capnąć. Dobra, ja to jeszcze przekopię, zobaczymy co tu jeszcze będzie. Patrzcie kochani, taka dziura w środek lasu i wyskakuje coś takiego. Szkoda, że puste. Ale są takie sygnały możliwe, że tu też jest jakiś śmietnik po niemiecki. Teraz będziemy tu kopać, zobaczymy czy coś będzie. Będę was informował, zobaczcie jakiś kawałek jakichś innych różnych rzeczy. No zobaczymy. Lecimy z tematem. Kolejna dziura. Kawałek czegoś, na pewno do czegoś to służyło. Zaczyna deszcz padać, słuchajcie. Jeszcze przejdę ten tam kawałek. Jeszcze pomału będzie uciekać. Fajnie, że trafiony został po niemiecki śmietnik. Tam go przekopiemy, bo 2 lata temu znajomy powiedział, że znaleźli też po niemiecki śmietnik. Masę oznaczeń, różnych butelek przedwojennych. Wagę znaleźli. Potężne rzeczy wojenne, więc śmiało tam wpadnę i to przekopię następnym razem. A teraz coś takiego. Przejdę jeszcze kawałek, zobaczymy co to będzie. Patrzcie, taka dziura. Tu jest zaraz taki bunkier. I patrzcie, jakiś but wyleciał. Ha. Ale on się już w rękach rozlatuje. Jakiś klapek, czy co to jest? Makabra. No nieźle, trzeba tu pochodzić, ale zaczyna deszczać. Pomału będę musiał się zwijać. Ale jeszcze chcę tu kawałeczek przekopać. Zobaczymy co tu jeszcze będzie. Taka dziura. Jakiś taki klucz, nie wiem do czego to może być. Ale jest to 100% klucz, bo jest on tutaj ułamany. Jak widzicie deszcz zaczyna lać. Jeszcze ten kawałek tu przychodzę. I trzeba pomału się zawijać, bo no niestety pogoda jest taka jest, a kawałek do domu jeszcze muszę przejść. Dobra, lecimy dalej. Dobra kochani, słuchajcie, ja się pomału zawijam. Nie robiłem wam podsumowania, bo praktycznie nie było z czego. Wpadła tylko ta monetka, ten destrukt. Jakieś tam pierdoły, widzieliście sami. No i ten po niemiecki śmietnik, będziemy go plądrować za niedługo. Na 100% go zrobię, bo tam mogą być fajne fanty. I do tego wrócę i zobaczymy co tam wyleci ciekawego. A teraz zobaczcie jaka jest pogoda, deszcz leje, katastrofa. Lecę do domu. Ciepła kąpiel. Jakiś filmik i widzimy się przy kolejnym odcinku. A jeszcze chciałem wam wszystkim życzyć szczęśliwego nowego roku i widzimy się w przyszłym roku z nowymi odcinkami. Piona!